Centrum Aktywizacji Zawodowej w Pyrzycach otwarte. Nazywam się Remik Kubicki. Dziś w panoramie pyrzyckiej nie tylko o otwarciu Centrum Aktywizacji Zawodowej. Tylko u nas ostatnie przygotowania pyrzyczan przed świętami Bożego Narodzenia. Dzień dobry Państwu. 21 grudnia otwarte zostało Centrum Aktywizacji Zawodowej działające przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Pyrzycach. Otwarcia centrum dokonała dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy razem ze starostą pyrzyckim oraz przewodniczącym Rady Powiatu. Adaptacja lokalu przy ulicy Młodych Techników trwała od kilku miesięcy. Na uroczystościach otwarcia obecni byli przedstawiciele samorządów gminnych, a także jednostek powiatowych. Ustawa o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy nakazuje niemalże obligatoryjnie utworzenie przez powiatowe urzędy pracy poprzez starostów właśnie takich centrów. Celem utworzenia CAS jest przede wszystkim większe niż dotychczas ukierunkowanie działalności Urzędu Pracy na realizację podstawowych zadań rynku pracy. Tu będą dostępni doradcy, pośrednicy, będzie lider klubu pracy, będą zajęcia. Mam nadzieję, że będą bezrobotni czy też poszukujący pracy korzystać z tego sprzętu, który oczywiście tutaj mamy, ponieważ będzie możliwość pracy przy komputerze. Jednym z celów jest także wzmocnienie prymatu działań aktywnych nad pasywnymi. Będą to zajęcia grupowe, warsztatowe oraz zajęcia indywidualne, bardziej rozmowy czy spotkania indywidualne, które mają służyć temu, aby osoba bezrobotna potrafiła określić swoje predyspozycje, swoje umiejętności. Będziemy pomagamy do tej pory też w budowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. Tutaj odchodzimy od systemu lekcyjnego, systemu ławkowego, tylko właściwie jest to prowadzone metodami w ruchu, w działaniu, troszeczkę przez zabawę. Bardzo ważną rzeczą, nad którą pracujemy, są postawy, czyli zmiana postaw generalnie osób bezrobotnych, tak? Z postawy biernej na aktywną. Nowe rozwiązanie wpłynie pozytywnie na poprawę wizerunku Urzędu Pracy poprzez stworzenie bardziej dogodnych warunków do współpracy klientów ze specjalistami. Działalność centrum w dużej mierze ukierunkowana będzie na młodzież. Młodym osobom, które wchodzą w dorosłe życie, które kończą szkołę, wchodzą na rynek pracy, pomagamy również w rozwijaniu umiejętności dotyczących poszukiwania pracy, ale nie tylko. Tych wszystkich umiejętności, które są niezwykle ważne na rynku pracy, a których niestety nie mamy ukształtowanych na odpowiednim poziomie wtedy, kiedy kończymy szkołę średnią. Współpracujemy z Technikum Pyrzyckim i ze szkołami, które mieszczą się tutaj w zespole szkół. Liczymy na współpracę z liceum. Współpracujemy również ze szkołą, ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym w Pyrzycach. Ważną częścią CAS-u jest także klub pracy. To miejsce, w którym osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą w sposób aktywny uczyć się, jak poszukiwać pracy. Generalnie skierowane jest to do osób, które nie tyle chcą powrócić na rynek pracy, co mają też trudności ze znalezieniem pracy. I tutaj właściwie będą miały taką okazję w Centrum Aktywizacji Zawodowej uczestniczyć w takich zajęciach, które będą też połączone z dostępem do elektronicznych baz danych. Także będzie możliwość skorzystania z komputera, z internetu, tak, pod kątem oczywiście poszukiwania pracy. Jakimi metodami prowadzicie zajęcia na klubie pracy? Metodami aktywizującymi, polegającymi na tym, że nauka, tak, jest głównie
przez działanie, tak? Ponieważ wtedy, kiedy działamy, uczymy się najefektywniej. Powołana została także nowa Powiatowa Rada Zatrudnienia. Centrum Aktywizacji Zawodowej przy ulicy Młodych Techników czynne będzie od stycznia w godzinach 7 do 15. Szersza relacja z otwarcia CAZ-u już w najbliższym programie z cyklu Temat numer 1 na naszej antenie. W sali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie opłatkowe burmistrza Pyrzyc z Kołem Seniorów Sportu Ziemi Pyrzyckiej. Na samym początku wystąpił zespół Seniorita działający w Pyrzyckim Domu Kultury. W czasie spotkania zostały wręczone odznaczenia przyznane przez Radę Wojewódzką Ludowych Zespołów Sportowych. Srebrne odznaki otrzymali Stanisław Tuszczenko, Stanisław Olczak, Henryk Nowak, Marian Frączak, natomiast złote Jan Kudrewicz, Henryk Nowak, Ryszard Rogowski, Zbigniew Szymański i Edward Sikora. Bardzo się cieszę, że możemy spotkać się w ten szczególny czas, czas przedświąteczny, czas przedwigilijny, kiedy to podczas wieczerzy wigilijnej cała rodzina gromadzi się przy stole, aby spożyć tę tradycyjną wieczerzę wigilijną. Również my, jak to zawsze podkreślałem, jako ta rodzina sportowa, tradycyjnie już od kilku lat spotykamy się przy wigilijnym stole. Spotkanie było okazją do wymiany swoich poglądów na temat stanu sportu pyrzyckiego, a także całkiem prywatnych, luźnych rozmów. Mimo że piątkowa pogoda nie zachęcała do wychodzenia z domów, w pyrzyckich sklepach cały czas były kolejki. Wielu z nas robiło ostatnie przedświąteczne zakupy. Zrobiła już Pani wszystkie zakupy świąteczne? Zrobiłam. Jeszcze właśnie kończę w tej chwili. A prezenty też dodatkowe już kupione? Tak jest. Pani widzę, robi już ostatnie zakupy przed świętami? Tak. A już, co już było kupione? O, już praktycznie wszystko, już końcówka, tylko owoce. Widzę, że panowie jeszcze świąteczne zakupy robią. Tak, 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 świąteczne. Ostatnie, żona mi tutaj listę sprezentowała, co mam kupić. Dzień dobry, widzę, że jeszcze pani zakupy świąteczne robi. Dzień dobry, oczywiście. A ile tych zakupów? Już większość rzeczy kupiona, czy dopiero dzisiaj? Nie, no większość kupiona. W tym roku sprzedaż tradycyjnych karpi jest niższa niż w ubiegłym. No, jakieś 30% sprzedaż spadła. Spróbowaliśmy dowiedzieć się dlaczego. No, zastanawiałam się nad szczupakiem. A dlaczego akurat szczupaka, nie karp? Bo nie lubimy karpia, ma za dużo ości. Wielu z nas na ostatnią chwilę kupuje także choinkę. Tak, wybieramy, chcemy wybrać właśnie. A jaka choinka będzie najlepsza w tym roku? No ja to już mam, to sąsiad wybiera. A w jakim przedziale cenowym najlepsza by była? No, jak najtańsze. Najładniejsze są te najtańsze. Czy jeszcze dzisiaj ludzie choinki kupują? Tak. A jakie choinki w tym roku oferujecie? Zwykłe, srebrne i jodła. A w jakich one są cenach? 40 do 80, 100. A oprócz tego widzę, tutaj macie wiązanki gałązek jeszcze? Tak, po 5 zł. U większości z nas na stole wigilijnym znajdą się tradycyjne potrawy. I pierogi, śledzie, ciasto. Dzisiaj będzie ryba po grecku robiona. Wszystko dobre, tak. Pierogi, krokiety, na pewno wszystko to, co najlepsze jest na Wigilię. A u Pani co się znajdzie na wigilijnym stole? No, przede wszystkim ryba, śledzik, musi być na pierwszym kluski z makiem po starodawnemu. Tradycyjnie, jak zwykle, barszcz, pierogi. Łóżka, karpie, śledź, co tam jeszcze? No musi być te 12 potraw. No to wszędzie. I karp, i łóżka, i barszczyk czerwony. Kolejki także są wszędzie. Wszystko jedno, czy to sklep, czy apteka. Dzieci z przedszkola Bajkowa Kraina przygotowały przedstawienie jasełkowe. Serdecznie witamy wszystkich miłych gości. Chcemy Wam dziś sprawić
wiele radości. Jeśli się zdarzą pomyłki czasami, to wy nam wybaczcie i pomóżcie brawami. Światła ciepło w oknach błyszczą, tam z radością nam otworzą, przecież idę z Matką Bożą. Czy zaproszą ich do środka, zrobią miejsce dla dzieciątka? Idą smutni ciemną nocką, święty Józef z Matką Boską, a za miastem zimna grota otworzyła im swe wrota. Jezus Maluszynki leży stajenki, płacze zimna, nie dałam matula sukienki. Całe przedstawienie już niedługo do obejrzenia na naszej antenie. I jeszcze jedna informacja. Tegoroczna pasterka 24 grudnia w kościele parafii pod wezwaniem świętego Ottona o godzinie 21 dla dzieci i osób starszych, natomiast główna tradycyjnie o północy w kościołach filialnych w Rzepnowie, Okunicy i Stróżewie o godzinie 22. A u nas od nowego roku same nowości. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na święta Bożego Narodzenia. Życzę dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności w imieniu zespołu telewizji Pyrzyce i portalu Pyrzyce Info. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w 2012 roku.